Kochani, list do Galacjan, 4:20. Brzmi tak: żyję więc już nie ja. Podkreślimy sobie słowo ja, nie, przepraszam, już. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele, podkreślimy słowo w ciele, jest życiem w wierze. I podkreślimy słowo w wierze w Syna Bożego, który mnie, podkreślimy słowo mnie, umiłował. I też to podkreślimy i wydał. Też to podkreślimy samego siebie za mnie. I tak podkreślony werset zupełnie inaczej będzie wam brzmiał. Żyję więc już, nie ja. To jest greckie słowo ego, a więc żyję już nie ego. Nie jesteś ego. Nie masz egocentryzmu w sobie. To, co dzisiaj Michał powiedział. Nie mamy egocentryzmu. My to nie egocentryzm. Egocentryzm to nie my. Żyję już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne moje życie w ciele. A więc widzimy, że ten werset odnosi się do życia w ciele. On się odnosi do życia tu na ziemi, a nie do życia w niebie. To jest werset do życia na ziemi. Tutaj jest do zastosowania. Jest życiem w wierze, a więc widzimy, że jest to do wzięcia przez wiarę w Syna Bożego, który mnie umiłował, czyli jest to związane z Jego miłością do ciebie, i wydał, czyli jest to udowodnione na podstawie krzyża samego siebie za mnie. O czym chcę dzisiaj mówić? Chcę mówić o tym, że życie chrześcijanina to jest życie z Bogiem i bycie pogodzonym z samym sobą. Być narodzonym z Bożego Ducha to jest wejście, wchodzenie z Bogiem i bycie pogodzonym z samym sobą. Żyjący z Bogiem, pogodzony z samym sobą. Patrzcie na ten werset. Świadomość odrodzenia duchowego, czyli śmierci starego człowieka i nowego życia jako zjednoczonego z Bogiem człowieka. To jest twój fundament. W nocy, o którejkolwiek straży nocnej ktoś cię obudzi, musisz być absolutnie pewny, że żyjesz już nie ty, czyli żyje już nie twoje ego. Wiesz, kiedy diabeł do mnie przychodzi i mówi do mnie: ty egoisto, zobacz, jakie masz egoistyczne zachowanie. Rozumiesz? To ja wiem, że on kłamie. Bo ja nie jestem egoistą. Co by mi nie wychodziło w życiu, nie jestem egoistą. Dzisiaj Michał powiedział ważne, czy dusza jest narzędziem. Ja nie jestem duszą. A więc jeżeli egoistyczne rzeczy przejawiają się w mojej duszy, to nie przejawiają się one we mnie, ale w duszy mojej, czyli w narzędziu, które jest mi dane do używania. I tak też na to muszę patrzeć, bo inaczej zwariuję. Bo to zwariować można inaczej. Ja nie mogę widzieć rysy na sobie, tylko rysy na szpadlu, którym przekopuję właśnie to życie. Ja się mogę zgodzić bez żadnego problemu, że mam nadwyrężony, zniszczony, pęknięty czy porysowany szpadel duszy mojej. Amen. I zabieram się za pokutę, czyli co? Odbudowę szpadla. Ale ja to nowy człowiek. Bo żyję już nie ja. Żyję już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. A więc ta świadomość musi ciebie dominować. Ona musi być przez ciebie jako numer jeden. Bo diabeł będzie przychodził i ci mówił prosto w oczy, że jesteś egoistą. A pamiętaj, im bliżej jesteś światła,
tym bardziej będą się oświecały problemy duszy twojej i one się oświecają po to, abyś mógł je naprawić, a nie po to, aby one cię zabiły. Ogląd problemu nie jest po to, aby cię zabić. Ogląd problemu jest po to, aby móc naprawić problem. Ale musisz siebie uważać za martwego, starego, a żywego nowego. 24 godziny na dobę. I co by się tam nie wydarzyło? Po drugie, świadomość faktu, że duchowa odnowa jest praktyczna i przekłada się na 100% na obecne życie na ziemi, bo to jest życie w ciele. Łącznie z przeżywalnością jej na poziomie absolutnie każdym w psychofizyczności. Widzicie, to jest dla nas teraz. To dla nas teraz. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem wiary. To jest dla nas teraz, w wieczności, tam w niebie ani wiara nam nie będzie potrzebna, ani praca nad duszą naszą, bo tam już będzie finisz. Do nieba pójdziesz z taką duszą, jaką wypracujesz ją na ziemi i nigdy już w niebie nie będziesz mógł niczego wypracować na niej. Także bardzo ważne, żeby pracować na niej tutaj, bo z takim potencjałem, jak wypracujesz tutaj, pójdziesz do nieba i całe życie będziesz z taką duszą już do końca. Przykra sprawa. Rozumiesz? I zajmiesz swoje miejsce w niebie na podstawie poziomu uświęcenia, czyli jakości duszy swojej. Rozumiesz? Dlatego warto zawalczyć. Ale ten werset jest dla nas, na ziemię. Dalej, świadomość tego, że poruszamy się w tym wszystkim przez wiarę, a nie przez doświadczenie. To znaczy, że ja muszę wierzyć przede wszystkim cały czas. Muszę wierzyć. Ja wierzę w rzeczy niewidzialne. Ja wierzę w to, że jestem nowym człowiekiem. Ja wierzę w to, że dusza jest narzędziem. Ja wierzę w to, że Chrystus działa dzisiaj, naprawiając moją duszę, dlatego że ja tego chcę. Ja wierzę w to. Wierzę, 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 wierzę. Ja przychodzę do Boga i mówię, mam jakiś brak, nie wiem jaki nawet, ale właśnie różni się moje życie od życia Michała na przykład. Gdzieś on jest szczęśliwszy, a ja jestem mniej szczęśliwy. Ja nie wiem, czego mi brakuje do końca, ale ja teraz wierzę, że osiągnę przynajmniej tyle, ile on ma. Bo większego wzorca na razie nie zobaczyłem. A jak zobaczę większy wzorzec, to osiągnę i ten większy wzorzec. A więc chodzę w wierze. Po czwarte, świadomość tego, że Bóg kocha mnie w Chrystusie bez miary. To znaczy, że Bóg jest bardzo zainteresowany wszelką moją zmianą. Bardzo. On bardzo tego chce, żebym był lepszy, konkretniejszy, większy, silniejszy, mądrzejszy. Jemu cały czas na tym zależy. On mnie cały czas podkręca. Zbliżam się do światła. Widzę problemy duszy, ale to nie jest po to, abym był pognębiony, poniżony. Bo on chce, żebym ja teraz się zgodził z tym, że szpadel jest porysowany i żebym powiedział, tato, idziemy dalej w tym temacie. A on mówi, a ja jestem z tobą, dziecko. Bo ja cię umiłowałem. Ja ciebie umiłowałem. Ja jestem z tym z tobą. Bóg jest zainteresowany najdrobniejszą rzeczą w moim życiu. Najdrobniejszą. Bo on mnie umiłował. Umiłował. I ostatni element tej świadomości to świadomość kompletnej wymiany krzyżowej i jej praktycznego wpływu na nasze obecne życie. Jego umiłowanie jest związane z wymianą krzyżową, czyli ja wiem, co ja mam. Ja mam doskonałość w każdej dziedzinie do wzięcia. A więc nie muszę się przejmować, że nawet jeżeli nie rozumiem czegoś, co mi brakuje, to ja nie mogę tego osiągnąć. Mogę. Mogę. Dzisiaj we mnie wyrastają takie przestrzenie, które nigdy nie wyrastały. Jestem zadziwiony z w ogóle kształtem. Ale ja bardzo lubię rzeczy nowe. Wiecie, ja kiedyś przeczytałem werset, no to wszystko czynię nowym. Wszystko czynię nowym. Rozumiecie? Mnie w ogóle interesują rzeczy nowe. Posłuchaj. Jeżeli masz w sobie coś takiego, że nie jesteś poszukiwaczem rzeczy nowych, to pokutuj z tym. Jeżeli masz utarte schematy w czymkolwiek,
w ubieraniu, w jedzeniu. Jeżeli podoba Ci się jeden typ urody u człowieka, pokutuj dzisiaj z tego. Padnij na kolana przed Bogiem, powiedz, przepraszam Cię. Bo tylko pewne rzeczy mi smakowały w życiu. Bo tylko pewien rodzaj muzyki mi się podobał. Bo tylko jeden styl ubierania był dla mnie fajny. Zmiłuj się nade mną. Bo tylko jeden rodzaj urody podobał mi się. Zmiłuj się nade mną. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważne. Bo będziesz ograniczony. Ograniczony. I będziesz myślał, rozumiesz, że pozjadałeś wszystkie rozumy. A ja dzisiaj jestem otwarty na nowe rzeczy. Ja biorę kartę dań dzisiaj w restauracji. Ja lubię wszystko. Ja się teraz zastanawiam, co ja chcę. A najczęściej wybieram najdziwniejsze potrawy, bo jestem ciekawy, jak one smakują. Jestem ciekawy. Jestem ciekawy. Rozumiecie? Ja muszę coś tam znaleźć, coś wygrzebać, coś wydłubać. Bo to wszystko jest nienowym. A ktoś ma udarte schematy, to się potem przekłada na życie. To jest schabowego. To jest schabowego całe życie. Pierwsza księga Mojżeszowa. Księga Rodzaju 5:24. Pierwsza księga Mojżeszowa. 5:24. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było. Chodzenie z Bogiem powoduje zanikanie tego, co w człowieku jest nieprzydatne do życia. Chodzenie z Bogiem powoduje, że w człowieku znikają rzeczy nieprzydatne do życia. Nieprzydatne. W ogóle wiesz, co to jest chodzenie z Bogiem? Ludziom się wydaje, że jak się narodzili na nowo i oni poznają Boga, to chodzenie z Bogiem będzie polegało na tym, że oni będą teraz jakby doświadczać pełni, ale w ich rozumieniu. A oni nie będą doświadczać pełni w ich rozumieniu. Oni będą doświadczać pełni w rozumieniu Bożym. To jest zupełnie inna pełnia. To jest coś zupełnie innego. A początek jest taki, że chodzenie z Bogiem jest związane z tym, że im ja jestem bliżej Boga, tym więcej rzeczy nieprzydatnych do życia mi znika. Znika mi. Znikają mi rzeczy nieprzydatne do życia. Na przykład ćpałem sobie kiedyś, kochałem kokainę. Chyba kochałem kokainę. Ja nie uważałem, że kokaina to jest... Ja jak szedłem na melanż, to ja byłem najszczęśliwszą istotą na świecie. Jak sobie wygotowywałem, pamiętam, takim ja pietyzmem sobie krak wygotowywałem. Słuchaj, ja stałem przy tej buteleczce szklanej, człowiek, ta grudka powstawała, ja się cieszyłem, ja jak kupi z tą grudką. Wyjąłem tą grudkę, rozumiem, ale piękny groszek. Rozumiesz? Byłem przeszczęśliwy. Jeszcze miałem takiego kolegę, ten kolega, jak sobie zapalił pierwszego bucha, to zawsze mówił, moja żona to kokaina. To nie o kolegę, też kocha kokainę. Ale kiedy się narodziłem z Bożego Ducha, to moja miłość do kokainy upadła. Rozumiecie? Przestałem kochać kokainę. To jest dla mnie dziwne. To dziwne jest. Ponieważ to było głęboko zakorzenione, tak, w mojej psychofizyczności. Chodzenie z Bogiem powoduje zanikanie tego, co w człowieku jest nieprzydatne do życia. Chodzenie z Bogiem to nic innego, jak ciągłe i systematyczne poznawanie Boga takim, jakim jest On naprawdę. Nie takim, jak nam opodano. Dzisiaj Gosia o tym mówiła. Podano jej innego Boga, inną formułę Boga. Rozumiecie? Kazano jej czerpać radość z sakramentów.
Powiedział, to tam jest Bóg. Wyspowiadasz się, zjesz komunię. Rozumiesz? Doświadczysz Pana. A ona doświadczała szatana. Jej było coraz gorzej. Rozumiecie, o czym mówię? A wszyscy ją przekonywali, nie. Ty powinnaś dobrze doświadczać, bo tu jest wszystko obcykane. Już dawno obcykaliśmy całą instrukcję obsługi Boga. My już to wiemy od 2000 lat. Mamy jasno tutaj usystematyzowane, że ciebie koniec. Ale ona życia nie doświadczała. Dlaczego? Bo Boga nie można zamknąć w czymś. Sorry. To jest nieoswojona postać. Jego nie zamkniesz w niczym. Kościoły protestanckie też go w czymś zamykają. Zrobią mu jakąś tam ramkę. Rozumiesz? Się wymknie. Się zawsze wymknie. Się Bóg zawsze wymknie z tego wszystkiego. Rozumiecie? On się nie nadaje w ogóle do tego, żeby go czymś ograniczyć. Chodzenie z Bogiem to ciągłe i systematyczne poznawanie Boga takim, jakim jest On naprawdę. Jezus powiedział, ja jestem prawda. Bóg to prawda. Znowu się odnoszę do tego, co dzisiaj tutaj było powiedziane przez Michała. Bóg to jest prawda. Chodzenie z Bogiem to chodzenie z prawdą. Bóg to prawda. A więc poznawanie Boga to poznawanie prawd Bożych. Ludzie mówią, jak ja mam poznawać Boga? Jak mam chodzić z Bogiem? Weź jedną prawdę. Zgłębi ją, zjedz ją, straf ją, przetwórz ją. Weź tą prawdę. Rozumiecie? Ja mam kilka prawd dietetycznych w swoim życiu. Kilka dietetycznych prawd. To są prawdy. Na przykład, jedną z tych prawd jest to, że na noc piję kazeinę. Wolno rozkładalne białko. Ja ją pijam. Dlaczego ja piję kazeiny na noc? Bo picie kazeiny na noc powoduje, że pali się tłuszcz w nocy. A ja śpię i pali mi się tłuszcz. I wstaję rano chudszy, bo się napiłem kazeiny na noc. To się rozkłada na miesiące. To nie trwa z dnia na dzień, że się dziś napiłem kazeiny, jutro schudłem. Nie! Kazeinę trzeba pić miesiącami. Inną prawdę odkryłem, że jak się kończy działanie kazeiny, to rano muszę wstać i wypić izolat białka. Rozumiecie? I tak sobie żyję. Wstaję rano, zrobię siku, wypiję izolat białka. I tak sobie żyję. Jestem gdzieś w trasie, to mam tu schowane przed ciebie w jakimś tam chomoczku, sypię sobie. Jestem na usługach, jestem w hotelu, pierwszą rzecz to robię, z mojej walizeczki wyciągam całą w ogóle petardę. Rozumiecie? Nie wiem, co myśli pani sprzątaczka, która tam przychodzi, jak ona to wszystko widzi. Proch, 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 proch. W ogóle. Ale poznałem pewne prawdy, te prawdy mi służą. One mi służą, te prawdy, rozumiecie? Zgłębiam je do końca. Chodzenie z Bogiem to chodzenie z prawdą. To nie jest enigmatyczne odczucie. Ludzie pytają, Artur, jak to jest chodzić z Bogiem? Jak to jest blisko być Boga? Ja mówię, ale nie wiem, o co pytasz. No jak ty się czujesz? Ja mówię, bardzo różnie, bardzo różnie. Raz się czuję dobrze, raz się czuję źle. Raz mi jest fajnie, raz nie fajnie. Raz mi smutno, raz wesoło. No to jak ty chodzisz z Bogiem? No ja chodzę z prawdą. I to moje chodzenie z prawdą powoduje, że miesiąc po miesiącu i rok po roku, tak, zaczynają ze mnie odpadać rzeczy zbędne do życia. Niepotrzebne elementy, nagromadzone przez lata. A więc poznawanie Boga to poznawanie prawd Bożych. Bóg i prawda Boża to jedno. Ludzie, nie rozróżniajcie tego, że to jest coś innego. Bóg i Boża prawda to jest jedno. Jeżeli Bóg coś powiedział, Jezus powiedział, nie znasz nikogo według ciała, to sformułowanie, nie znasz nikogo według ciała, to Bóg. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Rozumiecie, o czym mówię? To jest to samo. On i Jego Słowo to jest to samo. On i Jego prawda to to samo. Chodzenie z Jego prawdą, czyli realizowanie tej prawdy, to chodzenie z Bogiem. Jezus powiedział, kto mnie miłuje, przykazań moich, czyli prawd moich, przestrzegać będzie. Jedyny dowód na miłowanie Boga. Myślisz, że istnieje jakiś inny w Biblii? Nie ma. No nie ma innego sposobu na miłowanie Boga. Tylko posłuszeństwo Jego prawdą. Dlaczego my tak wielbimy Boga tutaj? Ludzie mówią, macie taki styl wielbienia Boga. Ja mówię, my nie mamy tego stylu w ogóle. To czemu u was się tak wielbi Boga? Ja mówię, bo tak się Boga wielbi. Ale są też inne style. Ja mówię, nieprawidłowe. Ale to każdy może jak chce. Mówię, kurwa, prawda? Jak to jak chce? Co znaczy jak chce? Bo ja pójdę wielbić Boga jak chcę? Nie. Ja nie pójdę wielbić Boga jak chcę. Ja pójdę wielbić Boga tak, jak powiada Pismo. Bo Bóg w Piśmie, w historii swojego funkcjonowania określił jasno, co mu sprawia przyjemność. I jak w ogóle kogoś kochasz, to chcesz mu sprawić przyjemność. Zgadza się? Zgadza się? To jest bardzo proste. Jak masz na przykład kolegę, który nie ma nogi, tak? Jak kupisz mu, proszę ciebie, fajne Nike, to nie jest fajny prezent dla niego. Nie możesz koledze bez nogi przynieść Nike. Mówię, wiesz, najnowszy model. Takie Air Maxy teraz wyszły. Masz, ziomuś. Przecież on się rozpłacze. Co z tego, że ty 800 zł zapłaciłeś za Air Maxy, jak on nie ma nogi? No to co zrobić? Jednego Air Maxa sobie założy? Bez przesady. Tak? Trzeba poznać serce człowieka, tak? I dać mu na prezent coś, czego on chce. A nie dać mu coś, czego on nie chce. Kiedyś powiedziałem na jednym kazaniu, że lubię śliwki w czekoladzie, bo w całej Polsce mnie ludzie śliwki w czekoladzie przynoszą. Dlaczego? Bo oni chcą mi sprawić przyjemność. Oni chcą mi przyjemność sprawić. To jest normalne. A tu ludzie mówią, ja będę wielbił Boga, będę chciał. Ja mówię, głupcy jak but jesteś. Bo mamy taką kulturę, u nas tak się robi, nie. A mówię, a my nie mamy takiej kultury. My wielbimy Boga w prawdzie. Się tak wielbi Boga. Tak? Ja się nie pytam nikogo podczas wielbienia, jaki masz humor dzisiaj? Masz ochotę skakać? Ja się nie pytam, czy masz ochotę skakać, a mi skacz. Dlaczego? Bo to jak się blok Boga wielbi. Tak? Tak się wielbi Boga, fundamenty wiary, słuchajcie. 7 czy tam 8 głównych elementów w ogóle wielbienia Boga. Słowo hallelujah oznacza szalony taniec dla Jahwe. Nie tańczy się dla Boga, dlatego że się ma ochotę tańczyć. Twoja ochota nie ma nic do żadnego znaczenia. Taniec to jest uwielbienie. Nie tańczysz, bo masz dobry humor. Tańczysz po hallelujah. Szalony taniec dla Jahwe. Tak? Nie podnosisz rąk, dlatego że się ręce podnosi. Tylko dlatego, że jest napisane chwal mnie szabak. Tak? Nie podnosisz głosu, dlatego że masz taki temperament. Tylko dlatego, że jest napisane chwal mnie barak. Trzeba pismo czytać. Pismo czytać. A ludzie stoją przy ciebie i mówią, jak mnie emocja poruszy, tak będę wielbił Boga. Ja mówię, to jesteś perweś. No proszę cię, bez przesady. Zarząd nad emocjami. To jest formuła duchowa. Formuła duchowa, a nie to jak się chce. A więc, chodzenie z Bogiem to chodzenie z Jego prawdami. Na odcinku małym, dużym, średnim, każdym. To jest chodzenie z Bogiem. To jest bezemocjonalne zjawisko. Rozumiesz? Nie to ci się chce. Jak ty w ogóle się zastanawiasz, to ci się chce. To jesteś duszewny człowiek. Musisz pokutować z tym. A więc Bóg i prawda Boża to jedno. A zatem chodzenie z Bogiem to ustawiczne i ciągłe poznawanie Bożych prawd. To jest chodzenie z Bogiem. Poznając Boże prawdy i będąc wiernym tym prawdom, poznajemy serce Boga, czyli Boga samego. Bóg jest taki, jak Jego prawdy. Poznając Jego prawdy, wchodząc w posłuszeństwo Jego prawdą, poznajemy serce Boga. I to nie jest żaden legalizm, ludzie.
bo my już nie, my nie wychodzimy z miejsca, tak? Zasługiwania. Pamiętaj, nie zasługujesz. Wszystko jest za darmo i teraz z miejsca za darmo ty podejmujesz decyzję chodzenia w prawdach. Nie dlatego, aby osiągnąć od Niego coś, tylko dlatego, że to jest jedyne prawidłowe jedyna prawidłowa forma. Rozumiesz? Jedyna prawidłowa forma. Jesteśmy wszyscy wolni? Amen. Tak? Wolni. Wszystko nam wolno. Wszystko, tak? Proszę bardzo, zaciśnij stopy w pięści. Nie możesz? Czyli nie możesz usiąść, wziąć nóg na stół, wziąć w jedną nogę widelec, w drugą nóż. Nie możesz powiedzieć, jestem wolny, więc zjem nogami. Nie! To, że jesteś wolny, to nie oznacza, że je się nogami. Tak? Bo są ręce do jedzenia. Są pewne prawidła w naszym ciele. Rozumiesz mnie? Życie w łasce nie polega na tym, że my potem odrzucamy wszystkie prawidła. Nie. My żyjemy w łasce, mamy wszystko za darmo, ale teraz jako mędrcy Boże szukamy najlepszych sposobów na życie. Najlepszych sposobów szukamy na życie. Chodzimy na nogach, jemy rękoma, patrzymy oczami, słuchamy uszami. Pierwszy list do Koryntian 13:12. Pierwszy list do Koryntian 13:12. Tak. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Poznam tak, jak jestem poznany. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tym fragmencie. Poznam tak, jak jestem poznany. Zważywszy, że Bóg jest w tobie i wpływa na ciebie od wewnątrz, oświetlając wszelką ciemność duszy i proponując zmiany w niej, to poznawanie Boga odbywa się poprzez poznawanie nowego siebie. Poznawanie Boga to jest poznawanie nowego siebie, wewnętrznego człowieka. Poznawanie Boga to poznawanie siebie. Poznam tak, jak jestem poznany. Żeby człowiek mógł poznawać samego siebie, to musi się sam ze sobą pogodzić. Pogodzić. Żeby człowiek realnie chodził z Bogiem, to musi być pogodzony sam ze sobą. Bo inaczej to jest masakra. Bo nie da rady tego zrobić po prostu. Człowiek skłócony sam ze sobą nie jest w stanie realnie zbliżać się do Bożych praw, bo te prawdy go kują, bolą, konfliktują wewnętrznie. List do Galacjan 5:14. List do Galacjan 5:14. Mówi tak. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość do siebie samego jest kluczem do kochania innych. Wierzycie w to? Miłość do siebie samego jest kluczem do kochania innych. Człowiek nie kochający siebie nie może kochać drugiego człowieka. To jest kłamstwo, że jesteś skonfliktowany sam ze sobą, nie jesteś pogodzony wewnętrznie i mówisz, kocham innych. Nie kochasz innych. Ścieniasz. Wiesz dlaczego? Człowiek skonfliktowany sam ze sobą, pokłócony wewnętrznie, bez przerwy będzie oczekiwał, że ktoś będzie mu służył, że ktoś będzie działał na jego korzyść, a miłość nie szuka swego. Jak w takim razie, nie kochając siebie, ty mówisz, że kochasz drugiego człowieka? Kłamiesz. Cały czas potrzebujesz pogodzić się sam ze sobą. Bo inaczej nie kochasz. Rozumiesz? Robisz coś, poświęcasz się. Ludzie, wiesz, ludzie myślą, że w ogóle poświęcam się, coś tam robię, to kocham. Nie, w ogóle czasami patrzę na matki, które są z dziećmi, zastanawiam się, czy one je kochają, te dzieci. Ja nie wiem, no urodziła te dzieci, ona je wychowuje, bo taka jest kultura, no bo ona jest, powiedzmy, ona nie jest jakaś patologiczna ta kobieta, to wychowuje te dzieci.
Ale czy ona jest w ogóle... Ja często patrzę się, jak one są, te matki, tymi dziećmi w ogóle zniechęcone. My kiedyś byliśmy u takiego małżeństwa w Irlandii i tam małżeństwo podjęło decyzję, że oni chcą mieć dużo dzieci. Ojciec i matka, mąż i żona, zgodzili się, że oni chcą mieć dużo dzieci. I oni pragnęli mieć dużo dzieci. Ile oni mieli dzieci, jak wtedy byliśmy? Szóstkę. Ona cały czas rodziła dzieci. I ona bardzo chciała te dzieci rodzić. Rozumiecie? I oni kochali te dzieci mieć. Tam było cały czas zadowolenie w tym domu. Ja nigdy nie widziałem wielodzietnego domu, w którym było takie zadowolenie. Ja nigdy nie widziałem u tej matki, tak, niezadowolenia na twarzy. O, ile dzieci mamy. Ona cały czas mówiła, i następne urody. Znowu będę te nóżki tam wąchać, coś. Szok! Tam nie było, jaka jestem zmęczona, jak mi ciężko, jak mi trudno. Jest wielka różnica, zauważacie to? Wielka różnica. Ludzie, nie kochając siebie, nie kochają innych. Pogódźcie się z tym. I dzisiaj też stań w takim miejscu. Zrozum to. Zrozum. Kochać bliźniego swojego można tylko tak, jak się kocha siebie samego. Wszystko inne to ściema i manipulacja. Pogodzenie się z samym sobą opiera się na trzech aspektach. Po pierwsze, wybaczenie sobie. Po drugie, zaakceptowanie siebie. Po trzecie, zaufanie w to, że Bóg w człowieku manifestuje się przez jego osobowość. Pogodzenie się z samym sobą opiera się na wybaczeniu sobie. Dwa, zaakceptowaniu siebie. Trzy, zaufaniu w to, że Bóg w człowieku manifestuje się przez jego osobowość. Bóg tak się manifestuje. Będą ci zarzucać różne rzeczy. Rozumiesz? Jeżeli będziesz szedł dalej tym nurtem, który tutaj jest, to będą ci zarzucać różne rzeczy. Będą ci mówili tak. Ty jesteś człowiek, który sam siebie lansuje. Sam siebie. Jesteś gwiazdą. Mi zarzucają, mówią, gwiazdą. Ja mówię, no gwiazdą, a kto mam być? Ja nie rozumiem. Zostałem powołany na gwiazdora. Wow, cóż w tym dziwnego? To nie ja powiedziałem o mnie, że jestem światłością świata. To Mesjasz powiedział to o mnie. To ja teraz realizuję mesjańską spuściznę do mojego życia. Świecę tak, aż rażę. Jak nie świecisz, aż razisz, to pokutuj. Jak nie jesteś gwiazdorem, to pokutuj dziś. Jak jesteś skromnisiem, tak? Który gdzieś siedzi pod krzakiem i mówi, ja taki tylko jestem nawrócony i tak siedzę pod krzakiem. To masz namaszczenie zająca, rozumiesz? I nie jesteś żadną światłością. To nie jest żadne namaszczenie światłości. Światłość świeci. Świeci. Wiesz, co to znaczy świeci? Spójrz w słońce. Bóg mówi do Abrahama, Abraham, spójrz w gwiazdy. Patrzy. Policz się, jeśli możesz policzyć. Pokolenie twoje będzie większe niż one. Porównuje do gwiazd. Do kogo porównane jest pokolenie abrahamowe? Do gwiazd. Jestem gwiazdorem. Jestem z tego dumny. Rozumiesz? Dlatego, że ja jestem pogodzony sam ze sobą. Wybaczyłem sobie wszystko. Nie mam do siebie żadnego żalu. Jeżeli masz żal do siebie o cokolwiek w życiu, co się stało w starym życiu, w nowym życiu, pokutuj. Jeśli masz żal do siebie, że zawaliłeś w służbie, zawaliłeś w rodzinie, zawaliłeś w kościele, zawaliłeś w relacjach, pokutuj. Musisz się pogodzić sam ze sobą. Nie możesz mieć do siebie żadnego żalu. Jeżeli mówisz sobie od czasu do czasu, tyle lat straciłem, pokutuj.
Jeśli mówisz, szkoda, że się nie nawróciłem wcześniej, pokutuj. Jeśli mówisz, przecież już miałem takie poznanie i taką świadomość duchową, a jednak znowu upadłem i znowu postępowałem wbrew prawdzie, pokutuj. Musisz wybaczyć sam sobie. Ludzie Boży to ludzie, którzy wybaczyli sami sobie. Nie można wybaczyć innym, jeśli się nie wybacza samemu sobie. Rozumiecie? Posłuchaj, teraz mówię do każdego z was, w których z was utrzymują się żale do innych ludzi. Nie żale na zasadach takich, że ja coś wam powiem, przyjaciele. Wy jesteście Bożymi ludźmi i wy możecie zatrzymać manifest żalu zawsze. Jesteście twardzielami duchowymi. Ale zatrzymanie żalu to nie jest brak żalu. Bo ty możesz o tym żalu już nie mówić. Rozumiesz? Ty możesz tego żalu nie wspominać. Ale ja chcę, żebyś ty zobaczył, tak? Jakiegoś człowieka w twoim sercu i zobaczył, czy masz do niego żal. I coś ci powiem. Jak się do niego przypieprzasz w swoim sercu, to znaczy, że ten żal do niego masz. I koniec. I pokutuj. A to, że masz do niego żal, świadczy o tym, że masz jakieś żale do samego siebie gdzieś. Rozumiesz? Zaakceptowanie siebie, drugi element. Zaakceptowanie siebie. Ja siebie w ogóle akceptuję, w 100%. Od tego malutkiego paluszka tam mojego, którego bardzo lubię, ma taki toporkowaty kształt od spodu. Jak go tak biorę palcem, to się nim cieszę. Od tego paluszka po najgłębszą sferę mojej osobowości. Ja siebie lubię. Ja siebie lubię. Rozumiecie? Lubię siebie. I w ogóle dziwię się komuś, kto mnie nie lubi. Ja naprawdę jestem bardzo zdziwiony, jeżeli ktoś mnie nie lubi, jeżeli ktoś nie rozpoznaje we mnie, tak? Atrakcyjnych rzeczy, to ja jestem zdziwiony. Naprawdę. Ja popełniam różne błędy. Tylko jak ktoś jest bacznym obserwatorem, to widzi bardzo dobrze, tak, że ja sobie z tych błędów wychodzę. To nie jest kwestia doskonałości, bo nie lubimy człowieka dlatego, że jest doskonały. Rozumiecie, o co chodzi? Nie. Lubimy człowieka, bo widzimy, że przez niego działa Bóg. Bo w nim działa Bóg. Musisz się zaakceptować. Musisz być pogodzony z najdrobniejszym elementem twojego życia, fizycznym, psychicznym. Musisz być zaakceptowany sam przez siebie. Musisz dojść do miejsca, w którym najmniejsze drżenie nie będzie powodowane przez to, że odczułeś, że jesteś poniżony, że ktoś ci coś zrobił, że ktoś cię nie posłuchał. Co z tego, że ktoś cię nie posłuchał? Co z tego, że ktoś cię poniżył? No, ale to akolo jest bratem w Chrystusie. No i co z tego? A ty masz jakiś problem w tym, że cię brat w Chrystusie poniżył? Od razu straczki dostajesz, bo cię ktoś poniżył z kościoła? Dlaczego? Co ci jest? Co ci jest? Jesteś rozregulowany. A masz z tym problem? Ja nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu. Jest mi źle, cierpię sobie, jak najbardziej. Dlaczego sobie nie cierpieć? Mam emocje, sobie pocierpię. Jak mnie poniżysz, to sobie pocierpię. Co myślisz, że nie pocierpię? Nie będę udawał twardziela, sobie pocierpię, bo płaczę, za mnie dużo płaczę. Ucieszyłem się nawet, że Agata będzie prowadziła spotkanie przeciwko depresji. Zatem siedziałem na sedesie poka, mówię, że mam depresję. No płaczę i płaczę. Są w honoru. A to się mówi, to nie depresja, to wrażliwość dopiero. Się wrażliwy staje. I się wcale nie boję, że się wrażliwy staje. Wcale się tego nie boję. Dlatego, że ja jestem pogodzony sam ze sobą, już rozumiecie, o co chodzi. Jestem pogodzony, wychodzę sobie ze swoich różnych rzeczy. Jestem zaakceptowany. Ja się sam zaakceptowałem. Sam się zaakceptowałem, rozumiecie? Dlatego, że ja się sam zaakceptowałem, tak? To ja nie szukam dzisiaj akceptacji gdziekolwiek indziej, tylko szukam bliskości. Tak? Ja już bliskości szukam. Szukam bliskości. A po trzecie, ja wierzę w to, że Bóg działa we mnie poprzez moją osobowość. Przez osobowość moją. Osobowość.
I ja kocham moją osobowość. I musisz kochać swoją osobowość. Musisz rozwijać swoją osobowość. Rozumiesz? Osobowość. Ty nie możesz być człowiekiem, który nie ma osobowości. Ty nie możesz być częścią jakiegoś wielkiego, proszę ciebie, zbiorowiska. To jest niemożliwe. Musisz być pogodzony sam ze sobą. Musisz być człowiekiem, który nie ma do siebie żadnego żalu, który sam siebie zaakceptował i który ufa w to, że Bóg działa w jego życiu przez jego osobowość. Tak musisz żyć. Chodzenie z Bogiem przejawia się w praktyce poprzez życie w zgodzie ze samym sobą. Zgoda z samym sobą. Ja jestem pogodzony sam ze sobą. Chodzenie z Bogiem to w praktyce jest pogodzenie się z samym sobą. Spójrz, na kogo siebie uważasz. Opisz siebie. Esej napisz. Napisz coś o sobie. Zauważyliście, jak bardzo mocno działają świadectwa, kiedy w ogóle mówimy o sobie? Wiecie, dlaczego tak to mocno działa? Dlatego, że w ogóle przez to najsilniej przejawia się Bóg. Bóg się nigdy silniej nie przejawia, niż poprzez manifest osobowości. Rozumiesz? Wszelkiego rodzaju działania na podstawie darów, namaszczenia, one są wszystkie cząstkowe. To są cząstkowe rzeczy. Cząstkowe. Cząstkowe. Przeanalizowałem wszystkie dostępne dla mnie tematy związane z apostolstwem. I zawsze, za każdym razem widziałem, że apostołowie to byli ludzie o potężnej osobowości. Gdzie Duch Święty manifestował się i manifestuje przez ich osobowość. Tam nie wchodzą w grę jedynie dary duchowe, czy też namaszczenie na urzędzie. To jest kwestia osobowości. Ja czasami czytałem książki, dzisiaj to rozumiem, kiedyś tego nie rozumiałem. Dzisiaj rozumiem, jak apostoł pisał książkę. To ja sobie dzisiaj przypominam, co on tam pisał. Co on pisał w tych książkach, apostoł. Apostołowie piszą pewne rzeczy. To ruch apostolski już dawno doszedł do takiego miejsca, tak? Że nie ma czegoś takiego jak ostateczny plan Boga dla człowieka. Ale to ruch apostolski do tego doszedł. Żaden inny ruch do tego nie dochodzi. Słyszeliście to tysiące razy. Bóg ma plan dla ciebie. Bóg ma dla ciebie plan. Bóg ma dla ciebie plan. I wiecie, co się dzieje? I ludzie potem chodzą po użycia, żeby ten plan zrealizować. Czy ja zrealizowałem plan Pana? A jak nie zrealizowałem plan Pana, to co? To Bóg mnie zasroma. Nie zrealizowałeś mojego planu? Won. Na rubieże nieba. Ale Księga Hioba mówi, tych losów jest wiele. Wiele planów jest dla ciebie. Ty mówisz do Boga, co mam robić, Panie. A mówię, co byś chciał. A co byś chciał tam zrobić? Bo to wszystko jest kwestia bliskości serca. Rozumiesz, o co chodzi? Bliskość serca. Bliskość serca. Serce do serca. Wtedy w ogóle jego pragnienia przepływają do ciebie, tak? Na bieżąco rozumiesz, co się dzieje. Bez pogodzenia się z samym sobą Boże prowadzenie jest słabo odczuwalne i mocno zafałszowane. Ludzie, którzy nie są pogodzeni sami z sobą, odbierają cząstkowo albo krzywo. Jeśli są powołani do jakiegoś urzędu, to gdzieś to wszystko się zamyka do pewnej formuły jakiejś. Głoszą, uzdrawiają, tak? Ale poza tym w ogóle oni są jakby dezaktywni. Tacy w ogóle, nie wiem, czy w ogóle kojarzycie, o czym ja mówię, są tacy w ogóle usługujący, że nie można zarzucić, że oni na jakimś odcinku nie działają w mocy Ducha Świętego. Ale kiedy w ogóle zbliżasz się do tego człowieka, tak? To widzisz, że to jest w ogóle jakaś karykatura osobowością. W ogóle, no dobrze, w porządku, uzdrowiłeś mi kręgosłup, halleluja, tak? Ale zjedzenie z tobą pizzy jest katorgą. No nie daj Boże z tobą porozmawiać. Rozumiesz? Wow! To jeszcze sprawdzę, co mam do uzdrowienia, poproszę cię, a potem nie będę na razie się z tobą spotykał.
Pobłogosławię Cię w ogóle za to uzdrowienie i na razie się rozejdźmy. Bo ja z Tobą nie mogę przełknąć kawałka pizzy bez poczucia winy na przykład. Albo bez załamania nerwowego. Ja nie mogę powiedzieć, że przez niego się nie manifestuje moc. Manifestuje się moc! Co z tego, że się manifestuje moc? Tak? Jak tam jest dramat osobowościowy. Tak? I jak tam żyć z tym człowiekiem dalej? I co ja będę z nim siedział? I będę ciągle przychodził po to, żeby mi coś uzdrowił? I o czym my będziemy rozmawiać? Tak? O kręgosłupach? Jak my będziemy żyć? Rozumiecie, co to jest? To jest w ogóle... To jest to. Ludzie są niepogodzeni ze sobą, mając jakąś formułę namaszczenia, tak po prostu żyją. Tylko to jest wszystko płytkie i zafałszowane. Jest ktoś, kto ma namaszczenie prorocze, ale nie jest pogodzony sam ze sobą, rozumiesz? Uwalnia przy ciebie jedno proroctwo, a 15 głupot. I ja nie powiem, że on nie uwalnia tego proroctwa. Uwalnia, halleluja! Ale 15 głupot, no kurczę, robi poważną przeciwwagę. Okej? Musimy być pogodzeni sami ze sobą. Musimy być ludźmi, którzy wybaczyli sobie wszystko, którzy akceptują siebie w 100% i którzy rozumieją, że Bóg działa w ich życiu, tak? Poprzez manifest w ich osobowości. Wiecie, do czego to doprowadza? Do potężnej swobody. Potężnej swobody. I jeszcze raz mówię, ja nie mówię o doskonałości, bo ja cały czas, im bliżej jestem światła, tym bardziej staję przed różnymi wyzwaniami w moim życiu i wcale się nie boję tych wyzwań dzisiaj. Rozumiecie? Nie boję się. Ale kiedyś się bałem. I wiedziałem, że muszę być jakiś. Bo jak nie będę jakiś, to będę odrzucony. Nie będę zaakceptowany. Nikt nie pójdzie za mną. A wiecie, jaka jest różnica między bosem a przywódcą? Przywódca ma osobowość, która pociąga ludzi. Przywódca idzie i robi jako pierwszy, a ludzie widząc to idą za nim. I to się miłość nazywa. A bos ma plan. I bos mówi tak, to trzeba tak, to trzeba tak, to trzeba tak, ale sam dupy nie ruszy. Bo nie jest pogodzony sam ze sobą. Rozumiesz? On nie jest pogodzony sam ze sobą. On ma prawidłowe koncepcje. Ja nie mówię, że on nie ma prawidłowych koncepcji. Ma prawidłowe koncepcje. Tylko nie jest pogodzony sam ze sobą. Ludzie Boży, niepogodzeni ze sobą, przeżywają mnóstwo konfliktów wewnętrznych. I to nie są konflikty na poziomie pokuty. To nie jest pokuta żadna. Bo konflikt na poziomie pokuty to jest w porządku. Ale konflikty ciągle przeżywają. Konflikty. Jak przeżywasz ciągłe wewnętrzne konflikty, to nie jesteś pogodzony sam ze sobą. Rozumiesz? Jak masz myśli obsesyjne, jak masz paranoje różne, jak biegasz wokół tych samych spraw ciągle, jak coś cię ciągle absorbuje i nie możesz z tego wyjść. Jak nie jesteś pewny. Rozumiesz? Jak stajesz ciągle taki przed jakimiś murami. Tak? Jak uciekasz sam w siebie, to co Michał mówił. W ogóle ja mam prośbę, jak będziesz chciał, weź się o to pomóc i napisz artykuł w ogóle o życiu w myślach. Bo to jest paranoiczne. Wiesz, że to są paranoje? To paranoje. Wiem, bo ja w ogóle... Ja jeszcze mam paranoiczne myśli. Jeszcze. Bo jak ja się zbliżyłem do światła, to ja zobaczyłem różne rzeczy w sobie. Rozumiecie? I widziałem, ile paranoicznych myśli w ogóle we mnie powstało. Tylko dzisiaj, gdy ja je widzę, umiem je wziąć za łeb i sprowadzać do parteru. Rozumiecie, o co chodzi? Bo się żyje w myślach i się tworzy paranoję. Świat, którego nie ma. Ule? Zrozumcie, ja mam pogadać o paranoję? Prosta rzecz. Idziesz coś zrobić i taka myśl przychodzi. Ciekawe, co mnie ludzie pomyślą. I koniec.
I teraz on sobie myśli, co o nim ludzie pomyślą. I teraz on sobie myśli, jeszcze tego nie zrobił, ale on już myśli, co ludzie pomyślą. Paranoja. 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 Co ludzie pomyślą. I ty myślisz, że ty wymyślisz, co ludzie pomyślą, kiedy ty zrobisz to, czego boisz się zrobić, tak? Halo. Czy to jest w ogóle podleczenie? Paranoja, tylko nie, który chrześcijanin cię przyzna, że jest paranoik. A ja przyszedłem do Boga, powiedziałem tak, Panie Boże, mam paranoiczną duszę. Paranoiczną duszę. Pomóż mi. Bo mam duszę paranoiczną. Ja się nie zgadzam z tym, że ja sobie roję coś. Że ja patrzę na czyjeś zachowanie i ja sobie wytwarzam teraz pewnego rodzaju rzeczy, które on zrobi później. A skąd ja wiem, co on zrobi później? Ktoś mówi, wiesz, to jest namaszczenie prorocze. Gówno prawda, to jest paranoja. Paranoja. Bo ona przysparza ci lęków. Ona doprowadza do tego, że się zatrzymujesz. Słowo prorocze nigdy cię nie zatrzyma. Słowo prorocze da ci informację. Rozumiesz? Ono nie przyniesie lęku. Ono przyniesie siłę. A paranoja przyniesie lęk. I ludzie żyją w swoich myślach. I siedzą tam, bo tam się czują bezpiecznie. Zamiast wchodzić w relacje z drugim człowiekiem, to siedzą sobie w środku. Bo tam jest najbezpieczniej. Ja i moje paranoje. Rozumiesz? Możemy sobie tu wszystko ukręcić, co chcemy. Tak żyją ludzie. We własnych myślach. Bo są niepogodzeni ze sobą. Bo są skonfliktowani ciągle ze sobą. Są ustawicznie tacy ludzie atakowani przez demony. Mają konflikty społeczne. Rozumiecie? Konflikty społeczne ciągle. A jeszcze mówią, to dlatego ja mam te konflikty, bo ja jestem duchowy, a tam jest świat. To świat ma takie konflikty. Ja mówię, nie. Nie. Wiecie, z kim ja mam dzisiaj konflikt? Z religią tylko. Ja mam konflikt z religią i z humanizmem. Ja nie mam w ogóle konfliktu ze światem. Ja mam tak przychylnych ludzi. Mi są ludzie przychylni. Przychylni ludzie mi są. Rozumiecie? W sklepach, w różnych miejscach. Ja w ogóle widzę dobre cechy u ludzi, a nie złe. Rozumiesz? Ja wychodzę z takich miejsc, gdzie widziałem złe cechy u ludzi. I nazywałem to oglądem sytuacji. A wiecie dlaczego? Bo mnie nie obchodzą złe cechy u ludzi. Zła cecha i tak wyjdzie do wierzchu. Wcale nie muszę na niej skupiać. Zauważyłem na przykład też taką rzecz, że jak zacząłem sobie krok po kroku wychodzić z różnych rzeczy, to różni ludzie, nawet w kościele niekoniecznie, zaczęli mieć ze mną różne tematy. Bo już nie można było na przykład do mnie przyjść i powiedzieć mi różnych negatywnych rzeczy o innych ludziach. Bo ja nie ciągnąłem tematu. Mnie to przestało interesować. Rozumiecie? Przestaje mieć konflikt. Konflikty przestają mieć. Ale ludzie wewnętrznie skonfliktowali, oni mają konflikt zewnętrzny ciągle jakiś. I zawsze będą mówić, że stoją na prawdzie. Dlatego, że bez przerwy, tak, będą się bronić. To, co powiedział znowu Michał, to jest istotna rzecz. Bo umysł nasz tak działa. My mamy jakąś koncepcję i od razu w naszym mózgu istnieje system obrony. Obroń tą koncepcję. Obroń tą, bo to jest jedyne, co masz. Masz taką koncepcję, obroń jej. Musisz stanąć jak lew i bronić. Rozumiesz? Bo jak stracisz, to będziesz miał nic. Dramat pustki. Tak? To lepiej mieć cokolwiek, niż nic nie mieć. Bo jak tu żyć z nic? Ludzie, którzy nie są pogodzeni ze sobą, troskają się cały czas. Nie to, że czasem przychodzi jakaś forma zmartwienia, ale ciągle coś mają, ciągle to jest, ciągle tamto, ciągle tu jest niedociągnięcie, ciągle tam jest niedociągnięcie, ciągle to, a jak to będzie, a jak tamto będzie. I to wszystko w nich krąży. Bardzo mało odpoczywają wewnętrznie. Brak im wewnętrznego spokoju. Nie odpoczywają wewnętrznie. Ciągle im się coś krąży. Jak myślałeś, że to się tak żyje, to proszę cię, rozwal to teraz. Tak się nie żyje, ludzie. Naprawdę tak się nie żyje. To się nie leży na łóżku, tak? I nie myśli się ciągle.
że ciągle coś ci krąży. Ludzie myślą, że, my tak, że to się tak szyje. Przyzwyczailiśmy się do patologii, a dlatego, że jesteśmy niepogodzeni ze sobą. Niepogodzeni. I ludziom takim brak doświadczenia bliskości z Bogiem i z człowiekiem. Mają swoje formuły w głowach. To tam jestem blisko z tym Bogiem. Ale właśnie ja nie wiem, czy jesteś tam blisko z tym Bogiem, bo nie zachodzą zmiany w twoim życiu. To ja nie wiem, z kim ty blisko jesteś tam. Bo blisko z Bogiem to zachodzą zmiany. Rozumiecie? To światło cię oświeci. Ludzie, Bóg jest światłością. Nie ma takiej opcji, że zbliżając się do Boga nie zobaczymy ciemności dusz naszych. Wierzysz mi, nie dostrzegasz ciemności duszy. To nie jesteś blisko Boga. Rozumiesz? Chyba, że nie ma tej ciemności. To super, ale jak nie ma ciemności, to nie ma problemu. Ale jak jest gdzieś problem, a ty nie dostrzegasz tego, tak? Świat ci, środowisko ci puka poprzez życie do ciebie i mówi ci, jest gdzieś problem, a ty mówisz, ja nie widzę problemu. To znaczy, że nie jesteś blisko Boga wcale. Bo ja zbliżając się do Boga, to wchodzę w coraz większą światłość. Światłość. Ludzie taki, tacy, którzy, ludzie, którzy są niepogodzeni ze sobą, bywają albo wyalienowani i zamknięci, albo też funkcjonują w różnorakich kompromisach. No bo jak mogą inaczej? Niepogodzenie ze sobą to bycie w oddaleniu od Boga. Bóg jest w twoim duchu. Ale ludzie, coś wam powiem. Można mieć Boga w duchu i daleko być od Niego całą swoją osobą. To jest możliwe. Ale wystarczy zechcieć pogodzić się ze sobą. Powiedzieć, Boże mój, ja odpuszczam sobie wszystko. Odpuszczam. Nic do siebie nie mam. Nic. Napiszę wiersz na moją cześć. Rozumiesz? Napiszę wiersz na moją cześć. Po prostu. Nic do siebie nie mam. A diabeł ci takie listy wyrysuje. Ale ty musisz sobie odpuścić. Nie nazywaj tego zdrowym oglądem sytuacji. Musisz też zaakceptować siebie od początku do końca. Najdrobniejszy kompleks jest twoim wrogiem. Najdrobniejsza blokada to twój wróg. Wróg, wróg. Rozumiecie? Wróg. Najdrobniejsze negatywne myślenie o sobie to jest twój wróg. Nieakceptowanie siebie jako człowieka, jako mężczyzny, kobiety, jako sługi Bożego, jako przyjaciela, ojca, męża, żony, matki. Nieakceptowanie gdzieś tego. Nie na zasadach takich, że ja to porzucam, tylko na zasadach takich, że ciągle coś mi brak. Ciągle mógłbym inaczej. Rozumiesz? Ja jestem, jaki jestem. Że jest, gole się, Sara stoi w łazience i tak patrzy z dołu na mnie, bo ona jest niższa i widzi w lustrze moje dziurki od nosa. I mówi do mnie tak. Dlaczego masz jedną dziurkę od nosa mniejszą niż drugą? Ja mówię, bo mam przekrzywioną przegrodę nosa. Tu mam przegrodę, a powinienem mieć tu. Czemu masz przekrzywioną przegrodę? Ja mówię, bo kiedyś ktoś mnie kopnął w twarz. I tą przegrodę mi przesunął i tak już została, mówi, od tamtego czasu i tak mam ją. Aha. My tak rozmawiamy, wiecie o co chodzi. W ogóle nie zmieniło jej stosunku do mnie. W ogóle wiecie, nie zmieniło jej stosunku do mnie. Nie zmieniło. Ja mam tutaj taki
wielki tatuaż Hitlera. Słowo honoru. O, na swastyce. Czerwony. Bo ja miałem faszystowskie zapędy. Rozumiecie? Z tyłu na plecach, już nie będę się rozbierał. Mam wielki napis Vendetta. Na mieczu. Rozumiecie? Tutaj z jednej strony mam demona wytatuowanego. I napisane Anioł Ciemności. Jeszcze inne rzeczy. Czy to mi w czymś przeszkadza w życiu? W ogóle mi to nie przeszkadza. Ja mam na dole napisane tutaj zawodowy morderca. Po angielsku. A dramat jeszcze jest taki, że to jest fonetycznie napisane. Bo nie znając angielskiego ani ja, ani ten, kto mi to tatuował. Rozumiesz? Tam jest tak, jak się wymawia. Professional killer. I ja się z tym bujam po plażach, czy gdzie indziej, i ja mam bardzo wysokie mniemanie. Dlaczego ja tak mam? Bo ja jestem zaakceptowany. Ja siebie zaakceptowałem. Zaakceptowałem siebie. Rozumiecie? Jestem zaakceptowany. Bardzo szybko się podniecam seksualnie. Nie jestem żaden kozak w tych sprawach. Często się dotykam do Agaty po wszystkim. Ja się zaakceptowałem taki. Nie jestem baronem seksu. To nie czyni mnie gorszym mężczyzną. To nie spędza mi snu z powiek. Bo jestem zaakceptowany. Rozumiecie? Zaakceptowany. Jestem pogodzony sam ze sobą. Pogodzony sam ze sobą. Ja wiem, że Bóg się przejawia przez moją osobowość. Nie szukam dziwactw. Otwieram się na Niego i mówię, działaj, żyj. Działaj, żyj. I on działa i żyje. Nie szukam, mówię, Panie, jak będziesz działał? A jak dziś przeze mnie zadziałasz? A dzisiaj jest to, a jak Ty zadziałasz? 24 godziny jest we mnie. Działa przez moją osobowość. Jestem pogodzony sam ze sobą. Chodzę z Bogiem, jestem pogodzony sam ze sobą. Rozumiesz, że musisz być pogodzony sam ze sobą? Zrób robotę, bo nie będziesz blisko Boga. Ale pogódź się sam ze sobą, jak ja się pogodziłem. Pogódź się sam ze sobą. A nie będziesz bał się stanąć przed każdym wyzwaniem życia. Nie będziesz się bał. Nie będziesz bał się, że będziesz poniżony, odrzucony, stracony. Rozumiesz? Nie będziesz bał się cierpieć, nie będziesz bał się płakać, nie będziesz bał się stanąć w odwadze w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Nigdy nie byłem tak silny jak teraz. I nigdy nie byłem tak blisko Boga. Nigdy. Bo nigdy też nie byłem tak pogodzony ze sobą, jak teraz jestem. To jest moje na dzisiaj poselstwo dla was. Chciałem, żebyście wzięli je poważnie, dlatego że ono realnie definiuje nasze dalsze życie. Rozumiecie? Nasze dalsze życie. Nie bądź charyzmaniakiem. Bądź charyzmatykiem. Bądź człowiekiem, który głęboko rozumie te rzeczy. Nie bój się tego, że słabości duszy twojej, czy słabości ciała twojego czynią cię gorszym lub mniejszym. Badaj trójjedyność. Badaj trójjedyność. Zobacz, kim jesteś. Rozpraw się ze wszystkim, co w jakikolwiek sposób stoi na drodze pogodzenia się z samym sobą. I żyj pełnią życia. Panie, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za Twój Kościół. Dziękuję Ci za ludzi. Dziękuję Ci za Twoje Słowo. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za to,
że możemy żyć z Tobą i być pogodzonymi sami ze sobą. Dziękuję Tobie, że jesteśmy nowym stworzeniem. Dziękuję Tobie, Święty Duchu, że jesteśmy absolutnie nowymi ludźmi, że jesteśmy duchami, że nasze dusze i ciała są narzędziami. Dziękuję Ci, Boże, że mimo tego, że jesteśmy w procesach, to jesteśmy ludźmi zwycięstwa i nic nie jest w stanie nas zatrzymać. Ojcze, dziękuję Ci za bliskość, którą mamy z Tobą. Ojcze, ja modlę się teraz o ludzi. Ja chcę, Święty Duchu, aby każdy z ludzi był w 100% pogodzony sam ze sobą. Aby rozumiał o sobie tak, jak Ty rozumiesz. Aby był poznany, Ojcze. Aby był dogłębnie poznany jako wewnętrzny człowiek przez siebie samego. Ojcze, ja modlę się o to. Ja modlę się i dziękuję Ci, Boże, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Ojcze, ja nakładam krew Jezusa na umysły ludzi. Ja nakładam krew Jezusa na całe ich dusze. Ja ogłaszam, że żadne słowo nie zostanie wykradzione. W imieniu Jezusa. Amen.